wtłaczaniu kultury gangsterskiej do filmów i myślę, że nasze społeczeństwo miałoby się lepiej generalnie. Natomiast, więc tutaj mamy partyjne i on omija te tematy tak naprawdę. Mówi to tak ogólnie, że prześlizguje się do nocnego tematu, Władku. Drugi problem to oczywiście toczenie piany z powodu wygranej Trumpa. Że Trump kłamie i on, ale on już we wstępie o tym Trumpie pisze, że pisał jeszcze zanim Trumpa wybrano, ale mimo Trumpa wierzy w postęp. To jest, proszę Państwa, tak śmieszne, że nie wiem. Dlatego, że Trump kłamie, ojej. No i też nie potraktowany jest to serio ten problem, no bo no Trump kłamie, oczywiście, że kłamie, ale jego krytycy, te CNN-y, te MSNBC, Clintonowie i tak dalej, Democratic National Committee, oni kłamią mniej więcej tyle samo. Wszyscy przedstawiają dane, które im pasują, wszyscy robią mniej więcej to samo. Ja jako Amerykanin bym na pewno nie zagłosował na Trumpa, dlatego że on mniej kłamie, bo nie wiem, czy mniej kłamie, chyba tyle samo kłamie, co ta druga strona. Tylko dlatego, że on sprowadza miejsca pracy z powrotem z Chin do Stanów i tak dalej i dba o amerykańską ekonomię chociażby i w ogóle o Amerykę dba. No ale on tego mógł nie wiedzieć, no mógł widzieć tylko w czasie kampanii Trumpa, który kłamie. Nie? Ale to i tak jest trochę śmieszne, że czynić jakąś poważne wzmianki na temat kogoś, kto dopiero co zaczął być prezydentem i że ja mimo to wierzę w postęp. Jezus, jak bardzo strachliwe są te lewicowo-liberalne elity amerykańskie. Jest to tak śmieszne. To traktowanie Trumpa i tyle razy cytowanie jego, powoływanie się na niego tyle razy, oczywiście w sensie negatywnym, powoływanie, krytykowanie go tak często, jak to ma miejsce w tej książce, powoduje, że cała książka wydaje się mniej serio i jest to krzywda wyrządzona tej książce, która jest moim zdaniem potrzebna i fajna i w ogóle polecam. Tylko polecam czytać no może trochę większym sceptycyzmem fragmenty o karze śmierci i fragmenty o Donaldzie Trumpie.